Cześć, witajcie. W ostatnim przeglądzie gierek z Game Passa omawialiśmy sobie Wasteland 2 i postanowiłem pójść za ciosem. W dniu dzisiejszym mamy Wasteland 3. Dlaczego? Wiecie co, tak jak w 2 ograłem całkiem sporo, tak 3 jakoś umknęła moim zainteresowaniom. Przemknęła gdzieś tam niezauważona. A uważam, że to był błąd. Dlaczego? Ponieważ 3 jest to tak naprawdę Wasteland 2, tylko że w ciekawszej oprawie z poprawionymi mechanikami. Może trochę tutaj mniej mi się podoba poruszanie się po mapie, ale koniec końców nie jest to też aż tak straszne. Nie. Lisek. Zasadniczo. Grę zaczynamy dwójką bohaterów, którą oczywiście możemy wybrać z gotowych postaci, jak i stworzyć sami. Ale skoro już mi się udało dobiec do tej mapy, to może o niej parę słów. Na chwilę obecną zmieniło się. Nie posiadamy już. Cholera. No i by było na tyle. Mamy mapę. Możemy tutaj sobie ją podejrzeć. Po której no niestety poruszamy się już nie pieszo, a naszym wszystkołazem. De facto bardzo fajna mechanika, jeśli o niego chodzi. Nie ma jakichś większych problemów, żeby go ulepszyć. Możemy ulepszyć w nim działko, możemy ulepszyć jego pancerzenie. Dodać jakieś tam elementy ozdobne. Ciekawe. No tu z ciekawości włażę, bo w sumie już robiłem tą misję, ale chyba nie było tam tych jeepów, także zaraz sobie oblukamy. Jak widzicie, sama rozgrywka wygląda bardzo co to kuźwa jest? Bardzo podobnie. Sorry. Także po rozpoczęciu walki przechodzimy w tryb turowy. Mamy możliwość zostawienia sobie punktów akcji na różne manewry, czy też pozostawienie je na przyszłą turę, czy zrobienie zasadzki. No i oczywiście nasza kolejność strzału zależy tutaj. Zasięg 15, taki sam zasięg mają, od naszych umiejętności, od naszych punktów wydanych. Zasięg 18, może trafi, co? O, dupa. O fuck. Tego się nie spodziewałem. Z tym rucznik. Zostawimy sobie punkt na następną turę. Teraz powinny się odpalić ludzie, którzy mieli pułapki.
W trakcie walki ładuje nam się precyzyjny atak, który ma praktycznie 95, praktycznie maksymalne szanse trafienia. Możemy sobie wybrać, w którą część ciała będziemy celować. Oczywiście najlepiej walić w łeb. Niekoniecznie szeryfowi w plecy, ale chyba mu się zwarciło, chyba nie dostał. Niestety ze zwierzaczków widzę, nic zbierać nie możemy. Ten dżipek mnie zastanowił, bo chyba go tu wcześniej nie było, ale... Może się mylę. Tak samo wydaje mi się, że generatory wyłączałem, ponieważ tu były rozstawione wieżyczki. I wydaje mi się, że ten generator wyłączałem, ale mogę się mylić. Ranger HQ calling Team November, come in. Yeah, we have a lot of interested parties asking about the Arapaho caravan. Anything to report? Good to hear, November. Stay safe in the snow. Over and out. Wyszedłem wejściem, dlatego nie miałem tej opcji dialogowej, aczkolwiek misja już dawno się zakończyła. A cóż, zrobiłem coś nie po myśli twórców, nie pierwszy raz, nie? Ale wiecie co, może po prostu wezmę was, przełączę na większy ekran, co? Bo... Zero, zero, eight, 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 zero. Myślę, że tak będzie wam wygodniej oglądać. Ale dobrze, nie będziemy sobie teraz grać. Chciałem trochę o mechanikach opowiedzieć. Trafiła się walka, więc fajnie, mogliście sobie ją obejrzeć. Samo poruszanie się tym pługiem śnieżnym jest dość fajne. Możemy na mapie natrafić na sklepiki, w których dość ciekawe części można zakupić. Jeśli chodzi o kasę, w sumie można... 25-letki energii konkretnych działań za komunizm. Nie przestają mnie tu zaskakiwać. Jest dla mnie troszkę nieintuicyjna ta mapa. Tak naprawdę tutaj poruszanie się, tak tutaj już przejdę tak. Skoczę do minusa. Kilka razy udało mi się zgubić, pomimo że jest banalnie prosta i nie jest jakaś duża ani nic. To jednak zdarzyło mi się już kilka razy zbłądzić i jeździć w kółko, nie? No dalej. Another strangling yarn. This one about an astute student who learned how to love to kill. Once there was a little boy who loved having pets. Oh, yes. Dobra, cats, dogs, squirrels, badgers. He loved them all. And he especially loved... Inna sprawa. Tutaj mamy właśnie naszą kwaterę główną, bazę dowodzenia, czy jak to tam nazwać, w której no werbujemy najemników, jak mówiłem, może na początku chyba o tym wspomniałem, że zaczynamy od dwójki, później dość szybko dokoptowujemy sobie nowych. O, tak się prezentuje nasz wszędołaz. Generalnie w tej chwili cały czas się poruszam po naszej placówce, werbujemy do niej ludzi, werbujemy najemników, którzy będą dla nas walczyć, werbujemy specjalistów, którzy będą się zajmować albo właśnie mechaniką, albo produkcją broni, czy też zarządzaniem magazynem, zarządzaniem więzieniem.
bardzo delikatnie jest to potraktowane. Nie powiem, żeby to był jakiś sim, w którym no, musimy bardzo dużo uwagi poświęcać na rozwój bazy, ale jednak troszeczkę musimy się nią zająć. Co do samych postaci. Część osób może będzie na to wyzywać, mi się osobiście to podoba. Mamy wspólny ekwipunek. To nie jest tak, że każdy ma swój plecak i ma coś tam w miejsca w nim. Ekwipunek jest wspólny, chyba jest nieograniczony, tak mi się wydaje, przynajmniej jeszcze do zapełnić mi się go nie udało. Dość fajne możliwości sortowania przedmiotów, nie trzeba jakoś specjalnie przeszukiwać, oczywiście śmieci, które możemy sprzedawać. No i podobnie jak było w dwójce. Atrybuty, czyli kondycja, szczęście, spostrzegawczość, siła, szybkość, inteligencja, charyzma. Każda z tych postaci. Ma pewne predyspozycje do wykonywania jednych czynności, do drugich mniej. Umiejętności. Umiejętności jest dużo. Jest naprawdę całkiem sporo. I istotne jest, dla mnie przynajmniej było bardzo istotne, żeby sobie stworzyć samemu cały oddział najemników, po to, żebym mógł wybrać każdej osobie inny rodzaj umiejętności, przez co moja drużyna jest bardzo zróżnicowana. Nie mam raczej problemów z tym, że gdzieś trafię na jakiś zamknięty zamek, którego nie będę otworzyć, czy zhakować komputer, który będzie miał zbyt wysoki poziom. Dlatego staram się, żeby każda z postaci miała ciut inny zestaw tych umiejętności, żeby gdzieś tam się głupio nie zablokować, nie? Cechy, no wiadomo. Albo i nie. Cechy mamy pasywne i aktywne. Niektóre są to umiejętności, które rodzaje strzału, o, może tak. Wejdźmy sobie. Jak wejdziecie w umiejętności, dochodzą strzały, właśnie, mamy też kieszenie, coś na zasadzie broni podręcznej. Także jest też czego wybierać. Fajne jest to, że nie mamy dostępu do wszystkich cech, tak jak na przykład w drzewku Fallouta, nie? Na tej karcie, że od razu wszystkie cechy mamy odkryte, tylko cechy odkrywamy nabywając specjalizację w umiejętnościach, czyli tak jak na przykład w tym wypadku broń automatyczna i otwieranie zamków. Otwieranie zamków akurat widzę nie ma własnych cech, ale broń automatyczna już jak najbardziej tak. Także jak najbardziej, po raz kolejny to powiem, opłaca się, żeby nasza postać nie była wszechstronna, tylko cała nasza drużyna była wszechstronna. Jeżeli będziemy starali się stworzyć postać do wszystkiego, uwierzcie mi, że nie będzie nadawała się do niczego. Sam dziennik misji, no dziennik misji jak dziennik misji, tutaj chyba nie ma co za dużo opowiadać. Reputacja, nie pamiętam czy to było w dwójce, kurczę, dość dawno ją ogrywałem. A teraz też zacząłem ogrywać trójeczkę zamiast dwójki. Powiedziałbym, fajny dodatek, ale czy on faktycznie coś poza samym suwakiem nam daje? Nie wiem, być może wpływ na ceny, być może podejście poszczególnych frakcji do nas. Nie zaszedłem jeszcze tak daleko, żeby sprawdzić, chociaż już troszeczkę godzin mam tutaj. I myślę, że tych godzin będę miał ciut więcej, tylko że oczywiście się pojawiło tyle tytułów, że nie mam pojęcia, kiedy będę to dalej ogrywał. Jeszcze ogrywam w tym samym czasie Infection Free Zone, tak? Jakoś tak się nazywało to.
które też mnie dosyć wciągnęło. Pewnie zrobię jakiś filmik o tym, ale to za jakiś czas. Trochę się tam dochrapię, poznam wszystkie mechaniki, poznam trochę bardziej historię, ponieważ co ciekawe, właśnie w Infection Free Zone dość ciekawe wydarzenia są, czy historia, czy wydarzenia, no nie wiem. W każdym razie, nie o Infection tutaj mówimy, tylko o Wastelandach. Wasteland 3, jeżeli wam się podobała dwójka, trójka myślę, że też wam się spodoba. Są ciut inne mechaniki, trochę inaczej się gra, ale myślę, że kwestia godzinki się w tym odnajdziecie. Właśnie, nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, która mi się bardzo podobała, a jest znacznie lepiej zrobiona niż w dwójce. Weźmy sobie... Mamy możliwość modyfikacji broni. Tutaj wziąłem u faceta, się pojawiła ona, ponieważ to jest właśnie mój ekspert od modyfikacji broni. I z automatu wybiera po prostu postać, która ma największy level w tej dziedzinie. Możliwość modyfikacji broni. Co ciekawe, modyfikowanie broni wpływa też na faktyczny wygląd tej broni, więc wygląda to naprawdę fajnie. Tutaj mamy też dość dużo opcji. Mamy możliwość modyfikowania broni. Mamy możliwość modyfikowania pancerzy. Gdzieś tam dalej, nawet mi się widziałem, trafiły jakieś pancerze wspomagane. To znaczy, nie mi, ale widziałem NPC-ów w tych pancerzach. Myślę, że prędzej czy później uda mi się je też zdobyć. Oby prędzej niż później. Rodzajów broni jest mnóstwo. Pancerzy też jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o sam kreator postaci, może nie jest on jakiś bardzo dobry. Oj, dobra. Mam do ciebie sprawę. Albo i nie. The food you're feeding us is gonna cause a mutiny. I'd hire a cook if I was you. O. Dobra. Muszę odnaleźć, poczekajcie. Osoba, właśnie mamy gościa. Rangers. Sergiej. U niego właśnie zatrudniamy strażników. Let's have a look. Możemy ich modyfikować, możemy ich odesłać, możemy zatrudnić nowych. Także nie ma się co martwić, nawet jeżeli ktoś nam zginie. Chociaż chyba na niższych poziomach śmierć nie jest permanentna, ale nie jestem pewien. Tutaj nie chciałbym was okłamywać, więc nie bierzcie tego za pewnik. Powiem wam tak, czy jest to warte pogrania za darmo? No, kolejny raz podnoszę ten argument, wiem, ale no kurde, jeżeli macie tego Game Passa, to korzystajcie z niego, nie? Ja sam płaciłem dosyć długo abonament, bo kiedyś wykupiłem Game Passa córce i tak sobie leżał. A naprawdę od cholery tytułów jest wartych chociaż rzucenie okiem. Pamiętajcie, zawsze możecie bez problemu to odinstalować. A jak już mówiłem, za darmo, to jak najbardziej dobra cena. Zaintrygował mnie ten koleś. Duży minus dla mnie. O, teraz jak tak latam, mi się przypomniało. Na chwilę obecną mam maksymalnie oddaloną kamerę. Pewnie jakby było dwa razy tak daleko można tą kamerę przesunąć, to też bym narzekał. Ale mimo wszystko irytuje mnie to, że jestem tak blisko. W ten sposób jest maksymalne zbliżenie, tutaj mamy maksymalne oddalenie. Jest to trochę irytujące, ponieważ trzeba no tym ekranem strasznie machać, nie? Żeby coś tu ogarnąć, jakoś pole bitwy.
No ale są to drobiazgi, na które po jakimś tam czasie przestałem zwracać uwagę. Mimo wszystko, no jest to mankament taki dość uciążliwy, uważam. Przynajmniej na początku, kiedy się do tego nie przyzwyczaimy. No dobra, słuchajcie, Wasteland 3 Game Pass za darmo. Osobiście za tą cenę z czystym sumieniem polecam. Spadam zobaczyć, co w przyszłym tygodniu wychodzi. A wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.